Jest europejski nakaz aresztowania Grzegorza Borysa, za którym wciąż trwa obława. Prokuratura zaocznie postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa jego sześcioletniego syna. To stało się w piątek 20 października i po mordercy ślad zaginął. Ze względu na jego służbę w marynarce wojennej, w sprawę poza policją i prokuraturą zaangażowana jest także żandarmeria wojskowa. Przeczesywane są okoliczne lasy. 44-latek uznawany jest za niebezpiecznego i być może uzbrojonego. Rozmowa Dnia Ekstra Paweł Orlikowski, a moim gościem Paweł Moczydłowski, doktor socjologii, kryminolog, również publicysta, wcześniej urzędnik państwowy, były szef więziennictwa od połowy lat 90. związany z sektorem prywatnym. Dzień dobry Panie Pawle. Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy ze względu na trwającą obławę za 44-letnim Grzegorzem Borysem. Został wydany europejski nakaz aresztowania. Natomiast no, jest mnóstwo z jednej strony konkretów, z drugiej strony szumu informacyjnego które są tu i teraz, jak pan je ocenia swoim eksperckim okiem? No, można powiedzieć, że nie rozumiem, nie widzę jak gdyby sensu. Spędzono bardzo dużą grupę ludzi pochodzących z różnych służb. Nie ma informacji na ten temat, że nad tym czuwa jakieś centrum, które ma jakąś diagnozę sytuacji, czy też pobiera informacje, czy na przykład analizuje biografię tegoż człowieka, jakie tam kursy te wojskowe specjalne kończy co umie, co potrafi, żeby móc zaprojektować ewentualnie kierunek jego działań. No, Jeśli on przechodził te różne kursy, ta, ta nasza opinia o wojsku nie jest zła, on tam jakiś mhm. był prowadzony, szkolony, coś umie i tak dalej, i tak dalej, więc przy jego zachowaniu, że tutaj podjął jakąś decyzję ataku na, na dziecko, wygląda to raczej, że to jest rodzaj e, dziecko i psa. Czyli ataku na ten dom rodzinny, że to jest postać. Nie można tu myśleć o samowicie o rozszerzonym. Tu nie ma, nie, nie ma podstaw do tego, żeby myśleć. Raczej e, e, ukaranie kogoś, e, 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 pożegnanie się z tą rodziną, bo zadanie śmierci dziecku to jest, to jest koniec pewnej sprawy i to jest atak na być może partnerkę. Nie mamy tu żadnych informacji, jest jak gdyby rodzina chroniona i pewnie dobrze. I ucieka. No, ma czas, bo nic go wtedy nie goniło, kiedy dokonał tego okrutnego czynu. Wie, że musi uciec. Wie, że taki czyn, powinien co najmniej wiedzieć, że to jest w naszych polskich warunkach, to jest dożywocie bez szans na warunkowe, czyli zamurowanie jego właśnie w ścianie. Więc on walczy o życie. Jest jak gdyby zenergetyzowany. Na wysokim poziomie adrenaliny i nie dezorganizuje to jego działań, więc on jest jak gdyby odporny na te ciśnienia zewnętrzne. Więc pewnie wyprojektował jakiś sposób zachowania. Natomiast oddalenia się, wybrania jakichś przyszłych celów, krótko chociażby planowych, życiowych. I na jego miejscu pewnie, jak jeśli go trochę czuję wewnętrznie, to. Jak najdalej z tego miejsca, w którym to się stało. Natomiast y, 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 na te informacje, bo... Mamy informacje, albo ten szum informacyjny, to jest tak, jakby te służby wszystkie zdiagnozowały sytuację, że oto dzieciak wypadł z domu i zgubił się gdzieś w ogródkach sąsiedzkich. Gdzieś się grzebie w najbliższej okolicy, czy tym lasku, czy on tam nie zabłądził i się go tam szuka. No, z jego umiejętnościami, czy takim wyobrażeniem, że to jest taki człowiek, który lubi adrenalinę i że on walczy o życie, ale właśnie o przedłużenie, bo to jest kwestia tylko czasu, kiedy się go w końcu złapie. No i pewnie tego podejmuje taką decyzję, że on tutaj się nie podda, raczej zginie. No to jaki plan? No prosty. Pewnie granica wschodnia, wojna na Ukrainie. Bo to nawet, że tam operuje wojsko, to że tak powiem te granice... Granice są też takie, że może gdzieś przenikać, łączyć się z różnymi bandami, no, przypójść w bandyckie życie. To, to tak się widzi na bazie tego szumu, chaosu, który tu, tu, tu jest w Polsce. Teraz jest takie pytanie. No, nie można to było jakoś mądrzej zorganizować, żeby to było widać? No, wygląda na to, że tutaj zadecydowały chyba jakieś, znaczy, że jak gdyby tymi służbami, bo przecież one nie są tak potrafią dowodzić, że są wspaniałe i robić tutaj rzeczy, które mhm. nas zachwycają. No to być może politycy się tam wtrącili, no, że to jest takie pokazanie w tym okresie Przejścio przejściowym. Patrzcie, ko, ko, kogo tutaj ewentualnie nie wybraliście, prawda? Aha. Że to jest jeszcze jakieś zachowanie powyborcze czy wyborcze. Że to tak. Ale, ale no, tych, tyle ludzi wypędzili, to oni się tam zadeptać, boję się jeszcze. Wczoraj jakieś informacje z Gdańska dochodziły, że były jakieś strzelaniny, mhm. że gdzieś ko, ko, te helikoptery się koncentrowały i że wynikało z tego, że coś złapią, ale. Jest jakaś cisza, nie mamy tych informacji, nic nie wiemy e, 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 i, i jest takie ogólne wrażenie, że nikt tego nie koordynuje. Zaraz chciałbym dopytać jak myli się tropy ścigając takiego przestępcę. Zaraz chcę dopytać o ewentualne motywy i dalsze jego działania i myślenie, bo pan z racji na swoje doświadczenie jest w stanie z tego szumu właśnie jak już doskonale słyszymy wnioskować pewne informacje, które mogą nas na coś nakierować, ale takie pytanie, czy my w ogóle, my jako to w jakimś sensie społeczeństwo, my, jako służby, czyli tak generalizujemy, czyli służby, które poszukują Grzegorza Borysa, szukają żywego człowieka, czy jest jak bardzo prawdopodobne jest to, że on już nie żyje? Gdybym miał mierzyć, to już to dawno by zrobił, tutaj e, nie widać, żeby ten człowiek miał jakieś e, e, skłonności samobójcze. Można powiedzieć, jeśli on zabił dziecko, no to z jego empatią, powiedziałbym, nie jest najlepiej, przecież on zadaje ból, cierpienie e, i e, no nie pan, e, w, w, państwo mogą sobie wyobrazić, że no, no jak to podejść i podesznąć gardło własnemu dziecku, no, rozrywa serce, głowę i e, 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 to jest to zresztą ta, ta empatia powoduje, że my się zachowujemy normalnie, moralnie, bo, bo czujemy, że jak kogoś tam natkniemy, uderzymy, no i boli, prawda? Mm -hmm. I to nas ogranicza. No Nie to chcemy no bólu. Tak jak... on tutaj do zadawania um... bólu. Jest zdolny najwyraźniej i, i w związku z tym ma tą niską tolerancję na, na że tak powiem, sympatyczne uczucia. Nie, nie miotają nim. Ma chyba potrzebę silnych bodźców. Być może, jeśli uzależniono od czegoś, to od, od adrenaliny. I trochę jak gdyby ta cała sytuacja nie wpływa dezorganizująco na niego, wprost przeciwnie. On ma jakiś plan, on gdzie chce. Coś pójść, coś tu tego, otwierają mu się takie perspektywy, e, e, nic go nie ogranicza. Teraz Ameryka, woda, przecież tam jest w Gdańsku woda, dlaczego nie, nie, nie szukają go gdzieś na wodzie jakąś łódką, że, że, że złapał głupio i gdzieś... Znaczy się, wie pan, no to jest Gdańsk, Trójmiasto, miasto, jest woda. Cały świat. Jest granica wschodnia, jest tutaj. Blisko do Kaliningradu. A, a on będzie biegał możliwe? po ogródkach sąsiadów i tam go Obwód Obwódzili, ze jest beretem. No właśnie, no, no chociażby. Mhm. I, więc no, próbuję, że tak powiem, sobie wyobrazić, jestem w tej sytuacji. No to ostatnia rzecz to jest biegać po ulicach wokół własnego domu no, albo lesie. Albo lesie, no hurra, i co tam on robi? Harcerz jest, no nie wygląda na to, wygląda, jego twarz Wygląda, że jest człowiekiem, co najmniej o średniej inteligencji, więc jest stanie, jeszcze że... nie wiemy nic, no bo te informacje się może utajnia. No, o właśnie, rozumiem. No to także teraz... jakie kursy skończył, co on potrafi, jakie ma umiejętności. To stanowi ten potencjał, ten kapitał, na który bazie tego kapitału należałoby tworzyć scenariusze mhm. jego zachowań. O. Ile w takim razie w tych działaniach jest tej polityki i w jakimś sensie propagandy pokazywania sprawczości, mocy, że możemy zaangażować tyle sił i środków, a ile jest mylenia tropów, że na przykład w zupełnie in gdzie indziej go szukamy, ale będziemy wszędzie pokazywali, że skupiamy się na tym lesie, na tym miejscu, ale doskonale wiemy, że go tam nie ma. No to jest takie z telewizji czy z filmów wzięte, że on siedzi przed telewizorem, w telewizorze w państwie demokratycznym, tam jest co chwila konferencja i że te służby porządkowe opowiadają, co one robią, a on

No, takiego obyczaju nie wytworzy się w Polsce, bo my ciągle mamy, że prokuratura mówi, że ze względu na tajemnicę śledztwa nie i dobro zresztą. śledztwa nie udziela się informacji. To jest standard polski. Mhm. I przykrywa nieudolność, przykrywa nieróbstwo, przykrywa wszystkie inne błędy i tak dalej, i tak dalej. Na siebie Więc e, dla siebie wygodna sytuacja. Mhm. Zupełnie, e, zupełnie, można powiedzieć, te, te, te prokuratury inne, jakby nawet przez chwilę nie były w państwie demokratycznym. Nie ma tego odruchu komunikacji ze społeczeństwem, więc. Czyli ten o... szum nadwyraz jest, zro... jest do nas. Komunikacja. Jest... Uważam, że to jest ewentualnie do, do nas. I to, że to nie jest szum, a taka nieudolna, e, nieudolna ochota pokazania. Baw! Patrzcie, tysiące ludzi wysyłamy, złapiemy i tak dalej. Ojej. Ojej, mm -hmm. jaki mocny ten ojciec. Mm -hmm. Ojej, straszne. Właśnie nie, źleśmy zrobili, bo bośmy go nie wybrali. Tam przecież no, za darmo się tego też nie robi, to wszystko no, są publiczne. To są zachowania wyborcze, bym powiedział, no ale, no ale no wskazujące, że, że, że szanse ich w walce z tym człowiekiem, to, to, to jak to dalej nie przejmą fachowcy. Bo ja mam taką nadzieję, że nie prowadzi tego jakiś profesjonalista, że się wtrąciła polityka. Mm -hmm. Bo nie mam takiej Złej opinii o służbach. No to dobrze. No to jeśli to jest działanie takie, żeby pokazać swoją moc, taki, no, jakiś rodzaj fajerwerku show Ta. z tej tragedii, to jak powinno się pana zdaniem teraz zadziałać? No, i skoro pan wspomniał, Ukraina, tam front, wojna, łatwo się zakamuflować, ukryć, powiedzieć, przyjechałem walczyć gdzieś tam, w jego głowie, skoro pan sugeruje, może się rodzić pomysł na to, by zginąć na froncie wojny, bo i tak jego życie się w ten czy inny sposób kończy, no to jak można by było tam przenikać, jak tam szukać? No, wie pan, o, czy po, po prostu y, y, jest współpraca międzynarodowa. Jeżeli e, 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 polityka państwowa nie jest taka, że gniewa i kłóci się ze wszystkimi sąsiadami, że samotnieje, no to po prostu w służby na ogół współpracują, mm -hmm. rozumieją, bo oni mogą w tej samej sytuacji za chwilę się znaleźć i tutaj e, e, dzielą się informacjami i e, 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 uwrażliwiają na ewentualnych kierunkach działań i tak dalej, i tak dalej. Te, te, te służby z innych krajów też mają przecież na ogół mm -hmm. ludzi inteligentnych i mają swoje pomysły, jak znaleźć ta, ta, takich ludzi, co z nimi zrobić i tak dalej. I tak Bo dalej. tutaj widzimy takie obrazki, gdy odpali się Twitter Policji, choćby Pomorskiej, widzimy funkcjonariuszy uzbrojonych z psami, widzimy śmigłowce, widzimy nagrania, tak pracujemy, widzimy ostrzeżenia, również sprzed kilku godzin, by nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwanami a Chważnym, bo trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Są jakieś wypuszczane informacje, wiemy, znamy jego trop. Z drugiej strony europejski nakaz yy, aresztowania. Yy, no i jeszcze z innej strony mocne skupienie na tym lesie, takie jakby to tylko i wyłącznie tam on mógł się schować. No więc językiem młodzieżowym mówiąc, oni grzeją jakąś dramę. Proszę, tutaj są sprawy nasze, pokazują swoją potęgę i motywację do złupania. W co wierzę, ale nie, 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 nie widzę zatem jakiegoś scenariusza. Aha. To znaczy się jest decyzja. To jest jednak ograniczony umysłowo, on nie miał specjalnie możliwości, środków, nie miał pieniędzy, wyleciał na golasa z domu i w związku z tym na pewno kryje się tu po krzakach. No to rozumiem. Mhm. Ale jeżeli się założy, że on głupi nie jest, że ma pewne umiejętności i tam mają w tej jego teczce personalnej, co kończył, jakie kursa, co on może, co on umie, na ile mhm. jest groźny, no to wtedy już można przedzić, że jego być może tu nie ma. Nie należy go szukać w okrutkach działkowych, tylko że już wyjechał za granicę. Ktoś wreszcie tam po jakiś rozum poszedł, skoro już się szykuje europejski nakaz aresztowania, prawda? Tak. No to znaczy się, że ktoś założył, że może już go na na tych ogródkach po sąsiadach, po piwnicach nie ma, mhm. tylko że jest gdzieś dalej. Jako, a jak granica? z drugiej strony, obronić te zaangażowanie tak mocne w przeszczesywanie lasu, a jednocześnie wypuszczanie europejskiego narodzeń. No arka, można by uzasadnić, tutaj jest tak powiem, e, 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 nie wiem, czy to nie jest myślenie e, za nich, no, że trzeba jednak, e, e, jeśli nie mamy przekonania do końca, mhm. utrzymywać działania na dwóch czy trzech kierunkach. Mhm. W związku z tym no, jednocześnie jednak szukać przeszukać Oszukiwać. Może się znajdzie jakieś ślady po nim, może zgubił jakiś bilet, albo jakąś notatkę, albo nie wiem, kartkę, która nam coś powie, więc jest to niebezpieczny człowiek, to na pewno. I sprawnie kreuje swoje działania, więc tuż można nawet wykluczyć, że to jest jakiś niepoczytalny, bo, 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 bo sobie jak dobrze można powiedzieć, nie, można, nie może go tysiąc ludzi znaleźć przez parę dni. No to pewnie. Mm -hmm pewnie coś potrafi, prawda? Wojskowy, Co wojskowy prawda starszy tak. sierżant, ale marynarka wojenna. Są już jakieś też odpryski z tych informacji, ludzi, którzy go znali, czy z nim pracowali, czy, 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 czy go po prostu znali. No właśnie, czy on może być uzbrojony, czy może mieć dostępy do, do broni? To bym planu. zakładał. No, i to bym zakładał, że, że i, 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 i ma broń, że jest uzbrojony, że jest gotowy do podjęcia walki, nie dam się wziąć żywcem. To bym wszystko zakładał. I miałem takie wrażenie, że w tych komunikatach e, 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 ludzi się przestrzega, że to jest osoba e, e, taka, która jak wejdzie w konfrontację, to ona się nie wycofuje. Mm -hmm. I żeby broń Boże, nie podejmować jakichś prób e, samoistnego e, zatrzymania, że e, komunikować się są telefony, dzwonić. Czyli i nawet odpowiadać. jeśli ktoś by miał podejrzenie, on to tu Grzegorz Borys, tak mi się wydaje, to lepiej nawet nie próbować się na własną nie rękę zatrzymywać. Nie Greka, e, tylko dzwonić. Dzwonić na służbę. Nawet ryzykując, że być może ucieknie, ale był gdzieś już jakiś trop, jakiś ślad. Nie potrzeba nam więcej trupów w tej sprawie. On koniec końców, moim zdaniem, chyba tą walkę przegra jednak, jeśli... Ale to jego... Myśli pan, że jego mózg w ten sposób działa, że on wręcz chciałby, że to dla niego byłoby istotne, by w jakimś sensie polec na tym polu, czyli zostać, nie wiem, zastrzelonym w jakiś w trakcie zatrzymania bardziej niż zatrzymanym? No myślę, że zginąć w walce to będzie dla niego lepiej niż się dać zamurować w więzieniu na dożywocie i tam gdzieś po drodze być śmiesznym i umrzeć. O, o to jest Rambo, proszę pana. Aha. No właśnie, bo a propos tego Rambo, tutaj są takie informacje, które podobno jest mimo bycia w stopniu szeregowego, no ale jednak dobrze wysportowany, nie wiemy właśnie jak tam z tym przeszkoleniem i, i, i co z bronią palną, ale tym nożem podobno umie się też posługiwać, potrafi podobno przeżyć w terenie, podobno przebiec dla niego 20 kilometrów. To jest żaden problem, czyli rozumiemy, że na nogach mógł już do, gdzieś uciec daleko, a potem się ewentualnie gdzieś przesiadać, jak rozumiem. Ten sprzęt do um, survivalu, czyli jest w stanie przeżyć uh, w terenie, jak rozumiem, długimi dniami i pewnie bardziej niż. Uh, a z drugiej strony, no, skoro wiemy o czymś takim jak Pegazus, podsłuchy, sprawdzenie, to rozumiem, że on pewnie ze sobą żadnego sprzętu, który byłby w stanie pozwolić go namierzyć, też nie ma. Tak? Tylko no jeżeli... jest bardziej taki Rambo, czyli właśnie tak surowo, um, i, 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 i to. Ten Więc tutaj spekulujemy, i te nasze hipotezy, na razie stawiane, może są i pewnie obdarzone jakimś błędem i są łomne, ale no dobrze, no to jeżeli on potrafi przelecieć 20 km, ale może ma na tyle umysłu, że wie, że jak nawet ukradnie jakiś samochód, lub umie włączyć samochód. Bo to też powinno do tego survivalu wchodzić, bo mhm. uwaga, że idzie, umie otworzyć, uruchomić i odjechać. To odjedzie szybciej mhm. i w kierunku, w którym się życzę, i tak dalej, i tak dalej. E, więc e, e, i takie scenariusze się powinno mieć, bo na razie się żeśmy tak e, zapatrzyli, że to jest ten e, 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 Rambo, który działa w lesie. No, e, I to tak wygląda na to, że tam też się zapatrzono na to, bo się szuka go po lasach. Ale pięć dni to nie byłoby już wystarczające, żeby żeby taki las przeczesać na tyle skutecznie, żeby go tam po prostu znaleźć. Myślę, że przy tysiącach ludzi, którzy się tam zaangażowało i takie środki, helikoptery, nie wiadomo jakie technika pewnie. E, e, sprzęt elektroniczny, który te, u, u, Termowizja rzuc, i, i dać, tak, tak dalej. Tak. To, e, e, na, ponieważ nam się nic nie mówi, ale to jest znowu takie te polskie, e, że nic nie mówi dla dobra śledztwa, mm -hmm. która e, najprawdopodobniej ukrywa różne niedociągnięcia, niemożliwości, brak koncepcji. E, i trochę panika w związku z tym, że tyle czasu minie i się wyda w końcu, że myśmy tutaj nie mamy sukcesu. Czyli też pana zdaniem jak rozumiem, to wygląda na zaplanowane działanie. Dlatego jak bardzo kluczowe były te pierwsze godziny, bo wiemy o tym, że o dziesiątej wpływa żeby nie, na. Przepraszam, żeby przepraszam, żeby przesadzać z tym, że on jest jakiś geniusz precyzyjny no tam. Ma jakiś plan e, no w i tym i na momencie na ogół jest dość chwyta. prosty. I najlepsze w tym momencie jest, rzeczywiście są plany proste, bo one się okazują być może skuteczne. E, jeżeli on e, e, zwiał już z tego miejsca, które, których tam e, tysiąc ludzi go szuka, no to już jest poza tym podstawowym zagrożeniem, że jest. Tyle tych środków, że go po prostu mm -hmm. łatwo było znaleźć. On może tylko wchodzić do kanału i się gdzieś, e, gdzieś chować. E, nie ma do tej pory jak gdyby to, że gdzieś kogoś spotkał, e, 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 musiał uderzyć, bo to świadek tak. groźny, prawda, bo to trzeba e, e, brać pod uwagę. No nie ma, ale e, po prostu nic się nie mówi, więc nie wiemy. Czyli znaczy rozumiem, że miał na pewno e, co najmniej kilka godzin, bo jeśli o 10 wpływa zgłoszenie od matki, to jak rozumiem, stało się to wcześniej, bo już go w domu nie było. Tak. E, a o 13.00 służby publikują zdjęcie, no więc y, to, to, to jest. P znaczy się, wie pan, nie mamy około... na przykład takiej informacji, bo y, z pewnością u, u, m, można ustalić z jakimś dużym przybliżeniem, kiedy y, y, on y, 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 można powiedzieć dokonał tego, te, tego zabójstwa tak. dziecka, prawda? W tak. nastąpił śmierć. I y, ile czasu minęło do momentu, kiedy ta policja dostała informację od żony, mm -hmm. prawda? To jest ten czas dla niego, który on miał. Czy to było, no właśnie, to jest takie pytanie. E, e, się Nie chcę wierzyć, bo jeżeli się go szuka wokół domu, to znaczy, że pięć minut temu był tutaj. Ale jeżeli był parę godzin, no to, go, to już tam śladu nie ma. No chyba, że zgłupiał i że wybrał. Juhu, jestem Rambo, idę do lasu, niech mnie łapią. No. Tak bym, tak bym nie powiedział, że go, jak się tam ogląda jego fotografie, że się, że się go widzi. No to on się raczej wybierze na te zawody Rambo do innego kraju, mm -hmm. gdzie, gdzie, gdzie takie zawody są lepsze, ostatnio są na Ukrainie. A ten list, który zostawił, że napisał, no, że wszyscy jesteście bestiami, to jest taki, taki rodzaj jakiegoś. No to pretensji do świata. Nie jesteście lepsi ode mnie. Jak ktoś was zabije, no to taki ukryty komunikat, no to, no to niespecjalnie go trzeba tam winić, bo trafił na jakąś kanalię, który też źle czyni. Mhm. Podobnie jak on robi błędy. Bo z jednej strony było to, przepraszam za wszystko, a Ta. potem wszyscy jesteście no bestiami. Czyli to jedy, z było z strony... Takie rozdwojenie. Mhm. Rozdwojenie, czyli że on ma poczucie grzywdy, to tak można. Mhm. A ta krzywda mogła wyniknąć z. Bo z jednej strony służba może gdzieś niedocenienie w. Tej armii, w której służył, może chciał mieć e, się wykazać oczywiście spekulacje teraz, jak pan się z tym zderza, a z drugiej strony sytuacja rodzinna. Pan stawia bardziej na sytuację rodzinną czy na te. Myślę, na... Tak. przypomnę Państwu, chyba, że tak powiem, w Poznaniu zresztą było, było takie zabójstwo, że przyszedł facet i wysadził żonę e, e, przez tam otworzenie gazu i e, e, podpalenie tego gazu. łubudu no, zrobił tak, że, że mógł zagra... zagrażało to że życiu wielu ludziom, którzy mieszkali w tym domu. Mm -hmm. Wtedy nawet prokuratura postępując zauważyła, że wcześniej była taka sytuacja, w której on miał dziecko i, i, i tym samochodem strzelił w, w jakąś ścianę, w których najprawdopodobniej no, jeszcze wtedy była mowa o samobójstwie rozszerzonym, bo chciał zabić jego i, i dziecko. Zginęło e, 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 dziecko. Mm -hmm. I e, 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 wtedy w Wzięto, że to jest wypadek, mhm. prawda? No bo tu nie było jakichś powodów, konflikt rodzinny. To... Nie ma wskazań, żona nie mówiła o zabił, dlatego że mia, miałaby mieć jakieś takie koncepcje przewidywania, że on tutaj próbuje zrobić jakieś rozliczenie, bo ona od niego odchodzi, zostawia go i tak dalej. Ale ten przykład pokazuje, jak silne emocje mogą powstać w momencie, kiedy partner opuszcza partnera jak kiedy się oni rozchodzą i na, jak, jak mocno jest to nie do zaakceptowania, jak organizuje jego myślenie, żeby wszystko w takim Czyli taka razie odpalić cały więc. świat wokół siebie, prawda? Psychoza, tak. jak rozumiem, yy, adrenalina, ona jest niezgoda. Tak, tak, ona tak, jest, tak jest intensywna, że traci się zdolność do takiego obiektywnego, obie, obiektywnej oceny e, A sytuacji. A czy to wtedy już jest e, działanie świadome, nieświadome? No w sensie... dalej świadome, bo no nie, można powiedzieć ograniczone, bo po po, po, po pod wpływem tych emocji no, odbiera mu rozum, jak mm -hmm. gdyby to, to, to w potocznym języku byśmy powiedzieli, więc on no, to, można to kwalifikować jako taka ograniczona poczytalność, ale generalnie on potem dalej żyje i konstruuje kolejne udane działania pod tytułem a to teraz ja pójdę, wysadzę gaz, to na ogół jest skuteczne, najwyżej rozwalę cały dom i zabiję jeszcze 100 ludzi. No, po... I tutaj I się... rozumiem, to jest w, w tę stronę. I proszę zauważyć, jaka ta nienawiść jest, że ona w ogóle zna Syntony. No nie dostrzega się bólu i, i, i życia innych ludzi, tylko realizuje ten swój cel. Więc je, tutaj to, co tu się stało, też wykazuje, że on miał w sobie dużo gazu. No to skąd tego? Skrzywdy, go wyrzucili z pracy? No to bywa e, e, oczywiście, że e, ktoś e, jest na tyle tam. E, e, ale tutaj nawet nic, nie, nie ma komunikatów, że go ktoś zwalniał mm -hmm. z pracy. Chodził. E, myślę, że on mógł mieć coś takiego też, że o, on tych dużo kursów skończył. E, e, dla siebie był wspaniały e, i może był niedoceniany w pracy. To, to, tutaj takie frustracje. To ślady, elementy można wyczuwać, że on mhm. nie, nie, nie awansował, nie był doceniany, Ale tutaj a on w sobie czuł ten żar, że jest, że jest dobry. Ta silna emocja, taka ewentualnie, tego nie wiemy, bo oczywiście tutaj trwa śledztwo. Być może kiedyś ze znań żony wyjdzie, że tam gdzieś wewnątrz, w domu, bo to rozumiem byłby taki rodzaj w jego rozumieniu, tym psychopatycznym rodzaj kary, bólu zadanego za to ewentualne na przykład rozstanie, które by miało dojść. Bo też zobaczmy, w takim razie skupmy się na, na chwilę na tym wątku rodzinnym. Jeśli popatrzymy na to, co wiemy, jeśli chodzi o żonę, czytamy z informacji, które dostają się do mediów, że ona coś przeczuwała, dlatego idąc do pracy, co, cofnęła się, tak jakby coś czuła. Czyli rozumiemy, że coś musiało poprzedzać, że ona była zaniepokojona i gdy wróciła, okazało się, że doszło do tej tragedii, która ją niszczy właściwie na całe życie. Eee, czy to wiadomo, że to jest tak ogromna tragedia, że tam potrzeba psychologa, trzeba wsparcia, ale czy na tym etapie poszukiwań też udało się pana zdaniem już przesłuchać, rozpytać tę kobietę na tyle, by ona była też pomocna w tym poszukiwaniu? Myślę, że jeżeli to nie zrobiono, to jest to rzecz, którą można powiedzieć, że kwalifikuje. No, nie rozumiem tego. No, jeśli tego nie zrobiono, to, to przepraszam, no rzeczywiście to dobrze mówią, że nic nie mogą powiedzieć dla dobra śledztwa, no bo to jest to kompromitujące. Oczywiście, że myślę, że ta w ogóle prokuratura wie już dużo więcej o, o ewentualnych motywach, e, e, które się krestoją za tą całą okropną e, e, zbrodnią. E, I że ma to taki ładunek emocjonalny, że rzeczywiście być może, żeby chronić chociażby e, e, żonę czy, czy resztę rodziny tego, tego, tego się wątku nie rozpakowuje, prawda, przynajmniej dla opinii publicznej, bo, 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 bo no, przy, przy takiej awanturze ma to nieprawdopodobnie. Do mnie siłonośną, także destrukcyjną. Także e, tutaj A on akurat też za to nie mam pretensji. Zdecydował się na. Na taką zbrodnię na własnym dziecku, na jednym z dwojga. Czyli, jakby znaczy on tego... tam wszystko, co było dobre i żywe i kojarzy się jakoś z emocjami w tej rodzinie, bo to te, 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 te za, zabicie tego psa, to jest też takie Czyli symptomatyczne. to akurat w tym danym momencie był, tak? E, e, czy tak, to był w takim tak, razie tak. impuls bardziej niż planowanie? Że na przykład działania? coś on zrobił, a ten piesek bronił te dziecko, czy coś, no to on go, a to jeszcze to masz, ty łajzo. E, W każdym razie, no. E, 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 Albo te rzeczy, które żona lubiła, czy, mm -hmm. czy coś, czy ceniła. To ten piesek, który podobno był, nie, nie, nie był sprawny, ale jednak się ona miała dużo sympatii, Ta, cie, takiego ciepła, jakieś... miłości, która, która był teraz zabiera na przykład. Aha. To między innymi jego pompowało mm -hmm. tak negatywnie emocjonalnie. No i e, e, zabija jej e, rzeczy, które się kojarzyły, e, e, lubiła, kochała. Pan w swojej karierze pewnie miał okazję siłą rzeczy rozmawiać z tego rodzaju przestępcami, wczuć się trochę w ich sposób myślenia, stąd też rysuje Pan różne scenariusze. I to... Oczywiście zrozumienie nie wybiela zbrodni, tylko właśnie zrozumienie pozwala. choćby złapać na przykład kogoś, kto kogo, kogo teraz szuka. Mechanizm, który rządzi zachowaniami i konstruować ewentualne e, scenariusze tak. co do jego zachowań. To w tym kierunku to z, z, z wybaczaniem przez nimi nie ma nic wspólnego. Tak. To jest po prostu e, to, że jak się ma do czynienia z czymś złym, to najgorszą rzeczą jest tracić im. não crê Właśnie trzeba je zrozumieć, żeby wiedzieć, co ono może dalej zrobić, czy jak się z tym złem radzić. To Czyli wręcz jest, zachować takie, się. Po, podpowiadam racjonalną postawę do tego. Jak bardzo nie byłby to nazwany pewnie przez opinię spod... tak. z wyrodnia, ale już publiczna egzekucja najlepiej, to rozumiem, że po stronie służb zimna krew i wręcz ludzkie traktowanie tego zbrodniarza. Tak? To, 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 to jest to, co w tym wypadku może się, można powiedzieć, nie chcę nazywać. Nazywać tego mocno, no, ale e, e, no, e, najgłupsze, co można zrobić, to przestać patrzeć racjonalnie na tą sytuację, bo sobie po prostu z nią nie poradzimy. Tak jak i w życiu bywa. Mm -hmm. Na ogół tam, gdzie tracimy, e, wyłącza się rozum, budzą się demony i zła nietrafna ocena sytuacji i kolejne błędy. Powoli zmierzając do y, końca, natomiast Taka sprawa jest też już toczy się od lat, jeśli chodzi o na przykład Jacka Jaworka i jego poszukiwania. Teraz ostatnio była sprawa, znaczy ciało zostało znalezione akurat w dzień przed wyborami, spekulowano, że to może być Jacek Jaworek. Okazało się, że nie. On mówi tutaj o żurawiu koło Częstochowy pod Mostowem. Rozpływa się człowiek, który dokonał makabrycznej zbrodni. Mamy Jacka Jaworka, który zabił właściwie całą rodzinę swojego brata, tak? I tutaj mamy człowieka, który zabija własne dziecko i, i, i tego psa, i też rozpływają się w powietrzu, i ślad po nich ginie, i służby wydają się jakby bezradne. W takim w XXI wieku, gdy to rozpoznanie jest dużo lepsze niż, niż lata wcześniej, jak to jest możliwe, że ludzie rozpływają się w powietrzu i ich nie ma? I my nie wiemy, czy oni żyją, czy nie żyją, gdzie uciekli, co robią, co się z nimi dzieje. Można powiedzieć, że my do, dokładnie wszystkiego nie wiemy, co tam się wydarzało. Można powiedzieć, że są takie rzeczy, które są zastanawiające, że ktoś tam kombinuje i kręci. No, proszę pana, tam były takie komunikaty. No, one są prasowe, więc nie wiadomo, na ile one oddawały czy sprawozdawały te myślenie czy referowanie przez organa, które tam operowały i ścigały tego kogoś. Ale no, niech pan sam oceni, dam taki przykład. W ocenie tychże ludzi, miało być tak, że facet, który ma pistolet i 12 nabojów, najpierw można powiedzieć zabija brata, a potem jego syna i żonę. Tak, tak. No, proszę pana, spróbuję panu to tak zademonstrować, żeby pan wczuł się z emocjami łącznie w tym. No, no proszę pana, no to tak, jeśli to tak wyglądało, to znaczałoby się tak, że on bierze, szczela, 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 szczela do tego brata, mój. A cholera, zaraz. No, muszę mieć jeszcze przynajmniej po jednym, żeby zabić żonę i dziecko. No, tak to wyglądało? Czy też wyglądało tak, że on mści się za coś. Można nawet sformułować tutaj takie hipotezy, y, 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 jaka to była sytuacja, że on y, y, aż takich emocji dostał negatywnych do brata, że postanowi zniszczyć mu rodzinę i jego. Przela do żony, ona pada, przela do suna, a potem pa pa, pa 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 wywala wszystko i potem puka puka już się skończyło. Który scenariusz panu się wydaje taki prawdopodobny? No jeśli ten z zemstą, to taki, żeby zadać ból bratu i żeby on mówimy, odczuł... No, no przecież no, strzela, liczy ile strzelił nabojów i potem zostawia jedno dla po dziecka. Jednym. No kto mm -hmm. to, to tak robi? No przecież to po prostu jest kompromitacja. Mm -hmm. W ogóle nie, nie, nie powinno... L, l, Cały czas le, oczywiście mówimy Nie o można nie doceniać inteligencji ale, ludzi, ale... którzy słuchają nas i tak dalej i tak dalej. No więc wie, wystrzelał się i poszedł do lasu. Prawda? Być może nawet tą spluwę, której nie miał wziął po drodze, gdzieś wyrzucił. I nagle ślad po nim zaginął. No to jest tajemnicze. Nie chcę tutaj w tej okoliczności stawiać tutaj tych hipotez, no bo to jest takie rozdrapywanie, rozdzieranie drugich ran na bazie tego, co się tam stało. I no to, to jest tak no. Jeżeli on ma, miał, miał, miał na taki fizyczny profil, że jest sprawny umysłowo, że jest wysportowany, że chyba obył się w życiu obywał się z przemocą i nie dziczeje jak ktoś tam po pole z pięściami spokojnie wie co zachowywać się w sytuacji przemycowej. Miał posiadał broń, więc być może ją w ogóle używał, że być może w ogóle jakoś jest w jakiś sposób powiązany no, z takimi instytucjami, osobami, organizacjami, które zawodowo się tym zajmują. To, to jak gdyby w tym kierunku ciągnie. Wie pan, ja można powiedzieć, ja nie miałbym nawet psychologicznie, emocjonalnie pretensji, gdyby się okazało, że no tak, no tacy, to jak z nas wyszli, czy, czy coś takiego, to ta to, to, to jest takie myślenie to dla nich to zostawienie ich spokoju. Znaczy nie po to myśmy brali ich do tych osób wyższego stopnia zaufania. Mm -hmm. czyli do tych służb, prawda, i przyzwalaliśmy na więcej, żeby on wykręcał takie numery, że być może go po prostu stuknęli, no, i koniec, e, 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 i, i zniknął, okay. ale wie pan, to jest, to, to jest, to jest hipotez. hipotez. Mm -hmm. No w każdym razie odpada ta, którą tam próbowano wetknąć i właśnie tutaj za dużo rzeczy nam próbowano wetknąć, mm -hmm. to rozszerzone samobójstwo, no co, pojechał do lasu, wykopał szpadlem ziemię, w las do tego dołu, strzelił sobie w łeb, a potem się wziął po śmierci zasypał, tak? i zasypał, no tak? gdzieś zniknął i tak dalej, i tak dalej. No, to są rzeczy przyjęcia. stąd gdzieś w uciekł, e, uciekł świat. I Na razie może zostańmy przy tym, żeby nie tworzyć jakichś hipotez, które zomrzydzają nam życie. No tak. tak, albo które później wykorzystywane, szczególnie w dobie internetu i mediów społecznościowych, jakichś teorii spiskowych, nie chcę podlewać tego typu sposobu tego... myślenia... A wracając na koniec, w takim razie do poszukiwanego Grzegorza, Borysa, pięć dni to już jest bardzo dużo i pan mówi, prędzej czy później zostanie złapany, ale co się teraz może dziać w najbliższym? E, e, wie pan, jeżeli to jest pojedyncza osoba, jeżeli dokonała szynu okrutnego, to ani on tego w myślach nie zostawi, ani jego nie zostawią. Mm -hmm. I to będzie się ciągnęło i wiadomo z jakim e, finałem, bo e, on wie, że żadnych perspektyw na, na jakieś życie, na normalne życie, no nie ma. Że ciągle będzie czuł, że gdzieś się może do niego zbliżają, że będzie ciągle gotowy do, 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 do tej walki. Więc... A z drugiej strony, e... jak go ta adrenalina ma nakręcać, to rozumiem, że to będzie dla niego no, mobilizujące. Tak, ale gdzieś on będzie zauważalny poprzez to. Błąd. prawda? Bo taka osoba nagrzana, to my empatycznie wykryjemy coś takiego i gdzieś popełni jakiś błąd, ktoś coś po, 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 po kojarzy i no, no, chyba, że na Ukrainie gdzieś zginie w boju, e, 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 w boju na, na tych logicznych liniach frontu, które tam mają i na północy. I przy masowych i tak można dalej, się tak nawet dalej. nigdy tak. o tym nie dowiedzieć. Jeżeli nie jest nie tam, a być może w ogóle e, e, no, e, f, nagle się gdzieś znajdzie, bo, bo, bo okazuje się, że aż tak mocno inteligentny to nie był i ten e, gaz, który w sobie ma, e, e, nie uczynił go tak z... Aż bardzo inteligentnym, że umie się wydobyć z tej sytuacji. Myśmy cały czas, jak gdyby, snuli hipotezy i można powiedzieć, możemy Państwu zostawić ocenę prawdopodobieństwa, a rzeczywistość to wcześniej czy później zweryfikuje. Cię zweryfikuje więc... O czym mówił doktor socjologii, kryminolog, były szef więziennictwa, dr Paweł Moczydłowski. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, a to była rozmowa dnia ekstra.